Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa. Pochmurno w Warszawie, jak jest w Brukseli, tudzież w Strasburgu. Będziemy to sprawdzać na miejscu. Jadwiga Wiśniewska, Państwa i moim gościem, eurodeputowana Dzień. Prawa i Sprawiedliwości, ale reprezentująca całą Polskę, a nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, jak sądzę. Witam Panią poseł, witam Państwa. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. W Brukseli czy w Strasburgu? W Strasburgu oczywiście, bo dzisiaj jest sesja plenarna. W tym tygodniu od poniedziałku do czwartku obradujemy w Strasburgu. I jaka tam pogoda w tym Strasburgu? It's going to rain. Zamierza padać, zmienia się pogoda, było strasznie gorąco. Idzie deszcz? Teraz naciągnęły. Idzie deszcz, tak wyczekiwany. Mam nadzieję, że w Polsce również trochę popada, bo rolnicy ciągle narzekają, że niestety za sucho na polach. Panie poseł, ja tak z ciekawości Panią zapytam, a jak tam przed Parlamentem Europejskim? Ile macie ładowarek do samochodów elektrycznych? Ładowarki do samochodów elektrycznych są w garażu podziemnym, więc kierowcy mają dość komfortowe możliwości naładowania akumulatorów. Tak więc to jest rozwiązane w taki bardzo wygodny dla kierowców sposób. Oczywiście domyślam się, do czego pan redaktor uprzejmy jest nawiązywać. Chodzi pewnie o to dzisiejsze głosowanie dotyczące samochodów elektrycznych od 2035 roku, które tylko wtedy od tego roku właśnie 2035 roku tylko samochody elektryczne nowe będą mogły być rejestrowane. A co z samochodami spalinowymi i benzyniakami? One idą do lamusa całkowicie? Czy będzie można nimi jeździć, ale nie będzie można, nie wiem, na rynku wtórnym kupić takiego? Jak to ma być rozwiązane? Żeby być precyzyjną, pod 35 roku będą mogły być rejestrowane tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Takie jest zamierzenie, które dzisiaj zostanie poddane głosowaniu, więc do końca jeszcze nie wiemy, jaki będzie wynik. Ale większość w komisjach głosowała za tym rozwiązaniem. Bywa jednak tak czasem, że na sali plenarnej dochodzi do pewnych zmian i przesunięć. Założenia są takie, żeby właśnie po 2035 roku do obiegów dopuszczano tylko samochody elektryczne, natomiast benzyniaki i diesle będą mogły być nadal eksploatowane. A co z hybrydami? Właśnie to jest ciekawe pytanie, panie redaktorze, bo są dwie poprawki. I jedna z nich mówi, żeby dopuszczać również hybrydy, druga mówi, że tylko i wyłącznie pełne elektryki. Huh, no to ciekawie. Zobaczymy, to wygląda, jaki będzie powiedzieć. Wynik głosowania. Oczywiście, że europosłowie, tak, to jest bardzo... A czy europosłowie mają taką świadomość, że podjeżdżając powiedzmy do takiej stacji ładowania samochodów elektrycznych, do takiej ładowarki elektrycznej, to ta elektryka w tej ładowarce skądś się musi wziąć, a za bardzo pomysłów na to, skąd brać energię, to chyba nie ma. Bo takie oklepane i wyszlichtane już hasła jak panele fotowoltaiczne, wiatraki i coś tam jeszcze, no to raczej nie napędzi tej energii aż tyle. Panie redaktorze, oczywiście, że bardzo ważne jest, żebyśmy mieli stabilne źródła energii. Więc z całą pewnością trzeba myśleć o całej kwestii energetycznej w taki oto sposób, że oczywiście powinno być miejsce dla OZE, ale nie możemy rezygnować z tych źródeł energii, które zapewniają stabilność dostaw. Jeśli zaś chodzi o samochody, to kwestia w mojej ocenie jest bardzo złożona. Dlatego, że zacierają dziś ręce przed tym głosowaniem wielkie giganty motoryzacyjne azjatyckie, które są producentem właśnie baterii do samochodów. I tak naprawdę takie rozwiązanie obniży konkurencyjność europejskiej gospodarki. Myślę tutaj o branży motoryzacyjnej. Ponadto, panie redaktorze, pandemia COVID-19 pokazała nam, że długie łańcuchy dostaw są bardzo niebezpieczne. Kiedy one zostają przerwane, staje gospodarka, zatrzymuje się świat. I po czasie pandemii tu w Parlamencie Europejskim mówiono bardzo wyraźnie, musimy zadbać o to, żeby skrócić łańcuchy dostaw. Zatem skupianie się na tych dostawcach z Azji, czy też na tych produktach z Azji, no jest dość ryzykowne. Poza tym te baterie, przecież każdy wie, jak są skonstruowane, a przynajmniej większość osób, a szczególnie ci, którzy się tym interesują, wiedzą, jak
rzadkie metale są wykorzystywane do ich konstrukcji, że jest tam również duży ślad węglowy, plastik. Więc ja myślę, że jeśli chodzi o klimat i ochronę klimatu, bo wszyscy chcemy żyć w czystszym środowisku i trzeba zadbać o to, żeby były różne możliwości. Samochody elektryczne cieszą się coraz większą popularnością, ale tych, którzy mieszkają w mieście, którzy mają swoje garaże, czy też miejsca parkingowe w budynkach, gdzie mogą swobodnie samochód wtyczkę włożyć do kontaktu. Natomiast tak, dla ludzi, i którzy nie ruszają w trasy, na przykład takie Warszawa-Strasburg, dajmy na to samochody. Tak, no to byłaby ta trasa znacznie wydłużona, ale jestem przekonana, że postęp również w tej dziedzinie będzie znaczny i te odległości będą się wydłużały. Żeby była jasność, absolutnie nie jestem przeciwnikiem ani hybryd, ani elektryków, wręcz przeciwnie, ale uważam, że powinniśmy zauważać potrzeby wszystkich ludzi i możliwości wszystkich osób. Zwracają uwagę obywatele na to, szczególnie ci mieszkającym w apartamentowcach, w blokach, że oni nie mają swoich garaży. Gdzie oni będą te samochody ładować? Gdzie będą te baterie ładować? Więc tutaj w tej zielonej rewolucji, którą narzuca Frans Timmermans i lewicowo-liberalna większość, bardzo często zakaczając o odmęty szaleństwa, potrzeba naprawdę głosu rozwagi i rozsądku. A to szaleństwo zostało w jakiś sposób przystopowane ze względu na wojnę na Ukrainie, świadomość tego, że z tymi, powiedzmy, źródłami energii wszelakiej i różnorakiej może bywać różnie i bywa różnie? Panie, czy w ogóle tego nikt pod uwagę nie bierze? Wydawałoby się, że to jest tak oczywiste, że wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość. Okazuje się, że wojna na Ukrainie, agresja rosyjska nie spowodowała zredefiniowania polityki klimatycznej unijnej. Wręcz przeciwnie, uznano, że trzeba przyspieszyć dochodzenie do neutralności klimatycznej, że trzeba zrobić wszystko, żeby jak najszybciej uniezależnić się od paliw kopalnych i nie zwraca się uwagi na to, że przecież ta sytuacja wojny nam pokazała, że my musimy rzeczywiście dbać o bezpieczeństwo energetyczne, ale musimy w tej dbałości być również roztropni i zauważać potrzeby ludzi mniej zamożnych. Miliony gospodarstw w Unii Europejskiej, bardzo wiele gospodarstw w Polsce jest opalanych węglem. A tu w Parlamencie Europejskim stawia się bardzo wyraźny akcent na dekarbonizację, czyli na odejście od węgla. My widzimy, jak w Polsce ceny węgla z wiadomych względów szybują z powodu sankcji nałożonych na Rosję, która napadła na Ukrainę. I mamy taką oto konsekwencję, że te ceny rzeczywiście rekordowo poszły w górę. Rząd szuka rozwiązania, ale Komisja Europejska i Parlament mówi, to nie ma znaczenia. My musimy mieć zieloną energię, nie zważając na to, że kiedy wiatr nie wieje, to wiatraki przestają pracować. Ale wtedy nasi oponenci mówią, dobrze, ale budujmy magazyny energii. Magazyny energii to jeszcze jednak pieśń przyszłości. Potrzeba realnej polityki, która spowoduje, panie redaktorze, że gospodarka europejska będzie zyskiwała na konkurencyjności. Dziś mamy taką oto sytuację, że dekarbonizacja de facto spowoduje, że europejska gospodarka będzie się cofać, spowoduje zahamowanie rozwoju europejskiej gospodarki. Jestem o tym przekonana. No, być może to właśnie o to chodzi, żeby studzić gospodarkę europejską. Chociaż aż trudno mi w to uwierzyć. No to byłoby szaleństwo. Ci, którzy uważają, że trzeba porzucić samochody spalinowe, które mają naprawdę coraz lepsze wyniki, jeśli chodzi o obniżanie poziomów zanieczyszczenia, tak naprawdę dziś są lobbystami, można by powiedzieć, tych wielkich koncernów. Pani poseł, to jeszcze jedno pytanie w tym kontekście, ale poproszę o krótką, zwięźlą i szybką odpowiedź. A co z produkcją, która została wyrzucona poza Europę? Chodzi mi przede wszystkim o farmaceutyki na przykład. Kiedy podczas COVID-19 Europa obudziła się z ręką w nocniku, że no nie ma. Było, nie ma i teraz trzeba to do tego wrócić. Czy Europa już do tego wróciła? Czy Europa już o COVID-19 zapomniała? Jest piękne polskie przysłowie, żeby uczyć się na błędach. Okazuje się, że instytucje unijne i ta polityka unijna niekoniecznie na tych błędach chce się uczyć.
powstała taka regulacja, ona się nazywa CBAM, czyli wprowadzanie takiego podatku granicznego, prawda? Więc żeby właśnie budowa konkurencyjność europejskiego przemysłu. Czyli... No i to jest właśnie problem techniczny. Pewnie zaczęło padać. Europejską będą... Właśnie, to jest problem. No, proszę państwa, tak to działa. Jest opad deszczu, to i sygnał uniknie. Pani poseł, a teraz się słyszymy jeszcze, czy już nie? Bo ja jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo skoro rozmawialiśmy o autach benzynowych, o dieslach, rozmawialiśmy o hybrydach, to co jeszcze z autami zasilanymi gazem? Czy te auta są ekologiczne, czy nie? Ale z tym pytaniem to rozumiem, że tak troszeczkę w przestrzeń tylko i wyłącznie dzięki falom radiowym w eter to pytanie poszło. Tak czy nie? Musimy stawiać kropkę. Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję pani i państwu. Do usłyszenia.